Tę pierwszą konferencję poświęcimy, tak jak było zapowiedziane, darowi Kościoła. Tak, bo Kościół jest darem. Często o tym zapominamy. Chyba zbyt mało dziękujemy Panu Bogu za ten dar. Dla mnie takim ważnym momentem, kiedy sobie uświadomiłem, jak wielkim darem jest Kościół, to była sytuacja, kiedy do naszego klasztoru się zgłosiły dwie Japonki. Poprosiły przeora, czy by nie mogły z własnych produktów ugotować nam kolację. Jakby dwie Polki z taką fanaberią przyszły, to ja już sobie wyobrażam, prawda, jakby przeor ich posłuchał. Ale Japonki, one się przedstawiły, że pracują, że mieszkają w parafii prowadzonej przez naszych ojców. No to jeszcze ta przygoda pewnej egzotyki. I nie zapomnę takiego świadectwa, jakie złożyła podczas tej kolacji starsza z tych pań. Mianowicie mówi tak: ojcowie, tego chyba nie zrozumiecie, bo do tego trzeba być kobietą i w dodatku Japonką. Ja od wczesnego dzieciństwa żyłam w takim strasznym przymusie, że muszę się wszystkim podobać. Muszę się podobać rodzicom, wszystkim wujkom, ciotkom, sąsiadom, nauczycielom, starszym braciom, po prostu wszystkim. I ojcowie, tego nie zrozumiecie, jaka to udręka żyć pod ciężarem takiego obowiązku. A kiedy zostałam chrześcijanką, to rozumiem, że wystarczy, że będę się podobała Panu Jezusowi i nie dlatego, że to mój obowiązek, tylko dlatego, że to moja radość. I ona w ten sposób pokazywała, jak bardzo chrześcijaństwo ją obdarzyło, jak wiele wierze chrześcijańskiej Chrystusowi zawdzięcza. Ten wykład, tę konferencję poświęcimy sobie przypatrzeniu się Kościołowi, co to znaczy, że jesteśmy Kościołem. Zwrócę uwagę na to, że chrześcijaństwo jest jedyną religią, której wyznawcy siebie nazywają świątynią. Jeżeli przebiegniemy przesłanie zawarte we wszystkich innych religiach, nie znajdziemy drugiej takiej, gdzie wyznawcy siebie nazywaliby świątynią, kościołem. I spróbujmy, zanim sobie odpowiemy na pytanie, na czym polega ten dar Kościoła, spróbujmy zobaczyć, co to znaczy, że jesteśmy świątynią. Otóż świątynia, według takiej czysto nawet religioznawczej analizy, to są trzy następujące wymiary. Świątynia to jest miejsce szczególnej obecności Boga. Bóg jest wszechobecny, Bóg prawdziwy, bo tam w różnych religiach różnie mogą sobie ludzie wyobrażać, ale Bóg prawdziwy jest wszechobecny, a jednak są takie miejsca, gdzie On jest szczególnie, gdzie te miejsca są ze względu na nas, dla nas, ale są takie miejsca, gdzie On szczególnie chce być obecny jako udzielający się, jako życiodajny, jako zbawiający. I to jest pierwszy wymiar naszej świątynności. Ja ani nie mam czasu, a poza tym Państwo wszyscy doskonale o tym wiecie, że
ta świątynność moja i Twoja zaczęła się w dniu naszego chrztu. Tak czy inaczej, to jest pierwszy wymiar tej prawdy, że jesteśmy Kościołem. Wymiar drugi, w świątyni. Świątynia to jest miejsce, które szczególnie nadaje się na składanie ofiar miłych Panu Bogu. W Starym Testamencie bardzo podkreślano, że jeżeli są składane ofiary choćby Bogu prawdziwemu, ale w niewłaściwych miejscach, to Panu Bogu to się bardzo nie podoba. To jest tak zwany kult na wyżynach, gdzie zwalczany przez proroków, ale gdzie składano ofiary Bogu prawdziwemu, Bogu Stwórcy nieba i ziemi, a jednak Panu Bogu to się nie podobało. Ja znowu liczę na to, że mamy dostatecznie dużo formacji religijnej, żeby sobie uświadomić, że ta ofiara, jaka jest dokonywana w świątyni, którą jest święty Kościół Chrystusowy, że to jest oczywiście ofiara eucharystyczna, do której my dołączamy nasze ofiary, gdziekolwiek spełnione, prawda, ale podobające się Panu Bogu przez to, że i nadają się do tego, żeby włączyć ofiary Chrystusa i rzeczywiście my je włączamy. I trzeci wymiar świątyni to jest świadectwo. Miejsce świadectwa zarówno dla wierzących, jak i dla niewierzących. I proszę Państwa, to się odnosi także w jakimś zewnętrznym stopniu do świątyń materialnych. Ja akurat sobie przypominam taką sytuację, gdzie bardzo przeżyłem osobiście, gdzie Kościół jest antyświadectwem. Pamiętam, to było w roku 1972. Byłem w NRD i pamiętam miasteczko, to mniejsza o nazwę, choć ja pamiętam tę nazwę, ale żeby się nie pomylić, to nie będę podawał. Mianowicie miasteczko nocacko, śliczne, takie wypielęgnowane, takie no, naprawdę doglądnięte, aż chce się mieszkać, i w środku tego miasta świątynia, w gruncie rzeczy w stanie upadku, szyby powybijane, brudny ten kościół, krótko mówiąc, takie antyświadectwo. Ale prosiłbym, żeby te nasze rozważania na temat Kościoła, żeby odnosić przede wszystkim do Kościoła w pierwszym słowa znaczeniu, czyli do tego Kościoła, który Bóg sobie buduje z naszych serc, do tego Kościoła, który się nazywa Świętym Kościołem Chrystusowym, Świętym Kościołem Katolickim. Nie będę tutaj przypominał, że tego całego wątku, szalenie zresztą ciekawego, że pierwszą, taką najważniejszą świątynią Boga prawdziwego, miejscem wszechżyciodajnej obecności Boga wśród ludzi jest Pan nasz Jezus Chrystus. My mało na to zwracamy uwagę, jak bardzo Nowy Testament podkreśla tę świątynność Pana Jezusa. Sam Pan Jezus mówił, zburzcie tę świątynię, ja ją w ciągu 3 dni odbuduję. A mówił to o świątyni ciała swego. Ta świątynność nieustannie jest podkreślona, na przykład w prologu Ewangelii Jana. Jest mowa o Słowie, które jest Bogiem i przez które wszystko się stało. I to Słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas. Po grecku tam jest czasownik eskenozen, rozbiło namiot między nami.
Namiot to jest jedno z centralnych pojęć świątynnych Starego Testamentu, bo zanim wybudowano świątynię jerozolimską, no począwszy od drogi przez pustynię, szczególnym miejscem tej materialnej obecności Boga wśród ludzi był namiot przymierza. Mesjasz jest nazwany imieniem Emanuel, Bóg z nami. Czysto świątynna nazwa. Prawda? Czy w liście do Kolosan napisano, że w nim, w jego ciele mieszka cała pełnia bóstwa, mieszkanie Boga wśród ludzi. I teraz tak, Pan nasz Jezus Chrystus jest świątynią w najwyższym słowa znaczeniu i skąd w nas tyle bezczelności, że my siebie nazywamy świątynią, Kościołem. No ta bezczelność jest nam odpowiedziana przez Ducha Świętego, to znaczy w Nowym Testamencie wielokrotnie wyznawcy Chrystusa są nazwani świątynią. Ja sobie pracowicie wypisałem, a w ogóle świeży tekst, naprawdę można spojrzeć, kartka świeżutka, żebyście Państwo sobie nie myśleli, że tak przyjeżdżam, a nie już dobrze. Tak. Drugi list do Koryntian 6,16. Co łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego zgodnie ze słowami. Zamieszkam wśród nich i pomiędzy nimi będę przebywał i będę ich Bogiem. Oni będą moim ludem. Prawda? Jesteśmy Kościołem, świątynią. List do Efezjan, rozdział drugi, koniec rozdziału drugiego, to jest taka przejmujący obraz, pokazujący, że już jesteśmy świątynią, Kościołem, ale dopiero w trakcie budowy. Jeszcze ta świątynia jeszcze nie jest dokończona, jeszcze, no i tak jak na placu budowy, to różne nieporządki się zdarzają, niedokończenia i tak dalej. Czytam. Nie jesteście już obcymi przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. Słyszymy? My w Kościół dopiero rośniemy. Już jesteśmy Kościołem, ale jakby to powiedzieć, no nie wiadomo, czy to czas przedszkolny, czy może, prawda, te cielęce lata, prawda, wieku młodzieńczego. Tak czy inaczej, do tej dojrzałości wiekuistej dojrzewamy. To nie tylko, że ja i ty, nie tylko, że nasze pokolenie wierzących, ale Kościół jako ta świątynia ze wszystkich ludów i narodów i ze wszystkich pokoleń, mało nawet mieszcząca w sobie aniołów i świętych. Ona dopiero jest w trakcie budowy. Ja przypomnę, niestety sobie nie wypisałem, więc nie wiem, czy w trakcie się nie zatnę. Chyba w przedostatnim rozdziale listu do Hebrajczyków jest ta perspektywa Kościoła zbudowanego ze wszystkich pokoleń, ras i narodów i nawet z aniołów. Bracia, nie przystąpiliście do tam góry Synaj, do mgły, grzmotów, trzęsienia ziemi, ale przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, do niezliczonej liczby aniołów i świętych. I tam dalej autor wylicza kolejne te jakby części Kościoła i no, szkoda, że nie mam Pisma Świętego. Na drugą konferencję to bym poprosił, to dobrze. O jasny, znaczy ja teraz znajdę, no tak. A będzie upokorzenie tygodnia, jak nie od razu znajdę. Jasne, dzięki serdeczne, tak. Ale że naprawdę nie przyszło mi do głowy, żeby zapytać
prawda, wcześniej. Także, że list do Hebrajczyków już mam, ale teraz, nie przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego. Wy przystąpiliście do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów i świętych, na uroczyste zgromadzenie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którzy już doszli do celu. Prawda? I to jest ta perspektywa kościoła. Tak, ale proszę Państwa, ja nie jestem taki dobry w odnajdywaniu tekstów, tylko anioł stróż uchronił mnie przed takim grubym upokorzeniem, także to proszę, proszę tutaj nie wyciągać wniosków pochopnych. Czy jeszcze przypomnę taki tekst apostoła Piotra, podkreślający przede wszystkim, że jeżeli świątynia, to w świątyni jest składanie ofiar miłych Bogu. My oczywiście natychmiast się domyślamy, że ofiary miłe Panu Bogu są to te, które i dadzą się włączyć, i są włączane w jedyną ofiarę Jezusa Chrystusa. Dajmy na to, ta wasza praca duchowa, jaką wykonujecie poprzez wierność sakramentowi małżeństwa, niewątpliwie jest tą cząstką ofiary, jaką Kościół składa Panu Bogu dla Jego uwielbienia. To jest pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 5 i następny. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, budujecie swój dom duchowy, święte kapłaństwo, aby przez Jezusa Chrystusa składać ofiary duchowe miłe Bogu. Tak, i to jest Kościół, to jest dar Kościoła, niezwykłe zupełnie. I proszę Państwa, kiedy już mniej więcej wyjaśniłem, że Kościół to po pierwsze Boża życiodajna obecność, po wtóre składanie ofiar miłych Panu Bogu, ofiar, które włączamy w jedyną ofiarę Jezusa Chrystusa, i po trzecie miejsce świadectwa, to spróbujmy bardziej, że tak powiem, bezpośrednio podejść do naszego tematu pod tytułem Dar Kościoła, a zacznę od takich tajemniczych słów Pana Jezusa, które wiążą się z jutrzejszym świętem zesłania Ducha Świętego. Mianowicie Pan Jezus mówił tak: pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, ale jeżeli odejdę, poślę go do was. Słowa tajemnicze, stosunkowo rzadko się nad nimi zastanawiamy, ale postawmy sobie ostro to pytanie: dlaczego, Panie Jezu, Twoje odejście od nas było warunkiem daru Ducha Świętego i dlaczego to jest dla nas bardzo dobrze, że odszedłeś? O co tu chodzi? Otóż, bracia i siostry, być może niektórzy z was takie rzeczy się przeżywa, zwłaszcza w dzieciństwie, zwłaszcza w okresie wieku pierwszokomunijnego. Być może niektórzy z was właśnie w tamtym czasie nosili w sobie taką tęsknotę, takie marzenie, jak to by było dobrze, gdybym żył, gdybym żyła w czasach Pana Jezusa. Gdybym mógł go widzieć, słuchać. No, dzieciak to pewnie nie miałby odwagi, że gdyby mógł zapytać, ale przysłuchiwać, jak ludzie go pytają, co on odpowiada, oglądać jego cuda.
ojejku, a dlaczego ja żyję już tyle lat po Panu Jezusie? Otóż w świetle tych słów Pana Jezusa, że pożyteczne jest dla nas Jego odejście, że to było warunkiem daru Ducha Świętego, w świetle tych słów Pana Jezusa możemy zrozumieć, że dzięki Duchowi Świętemu nasz dostęp do Pana Jezusa jest bez porównania głębszy, bez porównania bardziej bezpośredni niż ten, który mieli apostołowie w czasie tych prawie 3 lat wspólnego przebywania z Nim. Bo kiedy Pan Jezus historycznie był z nami, to oczywiście tylko w określonym niewielkim kraju, w określonym czasie, zaledwie 30 kilka lat, to ludzie mogli mieć z Nim bezpośredni kontakt, ale to był kontakt no, mniej więcej tego rodzaju, jak my teraz mamy ze sobą, że ja jestem tu, Ty jesteś tu, możemy rozmawiać, możemy się widzieć, możemy różnie aby coś wspólnie robić i to jest tylko tyle. A dzięki Duchowi Świętemu, który jest wlany w serca nasze, mamy dostęp do Pana Jezusa aż tak głęboki, aż tak niesamowity, że apostoł Paweł napisał: żyję ja, ale już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. Że raz po raz używa terminu, że my jesteśmy w Nim, a On w nas. Proszę Państwa, nigdy dość przypominania, ja myślę, że jutro, a może jeszcze dzisiaj podczas homilii na to zwrócę uwagę, że Duch Święty jest to Bóg prawdziwy, równy Ojcu i Synowi, który jest osobową miłością Ojca i Syna. Mało, który jest tą samą miłością, którą Ojciec miłuje Syna i którą Syn miłuje Ojca. My łatwo używamy słów Ojciec, Syn, a przecież to jest mowa o Bogu prawdziwym, Bogu nieskończonym, Bogu i w ogóle to, że ja mogę tak bezkarnie mówić i jakby nie umieram z przerażenia albo zachwytu, bo to są jakby dwie możliwości, gdybym naprawdę i do końca rozumiał to, co mówię. Znaczy to wynika jedynie z tego, że stosunkowo niewiele mogę rozumieć. Tak czy inaczej, proszę Państwa, to jest istota daru Kościoła, że to dzięki Kościołowi otrzymaliśmy niewyobrażalnie bezpośredni dostęp do Pana Jezusa, że stajemy się, oczywiście dobre w trakcie budowy, dopiero to jest w trakcie stawania się, ale jedno z Jezusem, a Jezus nas doprowadza do swojego Ojca. W Jezusie mamy bezpośredni przystęp do Ojca. To są rzeczy zupełnie niesamowite. Z całą pewnością życia nam nie starczy, żeby to zrozumieć, ale też widzimy perspektywy, jakie Bóg nam przygotował na życie wieczne. I teraz spróbuję króciutko opisać, na czym polega ten nasz bezpośredni dostęp do Pana Jezusa, jaki mamy dzięki Kościołowi. I tego sobie nie da się załatwić żadną inteligencją, żadnym geniuszem, żadną strasznie wielką pracą duchową. To jest niesamowity dar Boży. Ten dostęp do Pana Jezusa, Syna Bożego i naszego Zbawiciela. I na czym ten bezpośredni dostęp polega? Punkt numer 1. Proszę Państwa, raz po raz ludzie niewierzący, ale także my, że tak powiem, z tych przestrzeni naszego niedowiarstwa, stawiamy sobie pytanie,
Pan Jezus był między nami 2000 lat temu. I skąd my mamy pewność, że do nas dochodzi autentyczna nauka Pana Jezusa? Przecież przez te 2000 lat, no i czasy się zmieniały, mentalność się zmieniała i nawet przy najlepszej woli, prawda, ta nauka Pana Jezusa mogła ulec jakiemuś przeinaczeniu. Proszę Państwa, pomyślmy w wierze, bo to, że niewierzący albo że ten niedowiarek, co we mnie siedzi, takie pytanie stawia, no takie są prawa niedowiarków, że stawia nieraz niewłaściwe pytania. Ale pomyślmy z perspektywy osoby wierzącej. Jeżeli Bóg naprawdę dał nam swojego Syna dla wszystkich pokoleń, to niewątpliwie zatroszczył się o to, żeby dary, z jakimi Jego Syn do nas przyszedł, żeby przychodziły autentycznie, żeby mogły przychodzić autentycznie do wszystkich ludzi, wszystkich pokoleń, niezależnie od czasu, w jakim, jaki nas dzieli od historycznej obecności Pana Jezusa wśród nas. I Pan Jezus wyraźnie o tym mówił, kiedy obiecywał nam Ducha Świętego, to mówił, że On będzie nam przypominał wszystko, czegokolwiek was uczyłem, cokolwiek wam powiedziałem. Kościół jest obdarzony darem Ducha Świętego. Pan Jezus bardzo starannie się zatroszczył o to, żeby wybrać konkretnych apostołów na tych, którzy będą strażnikami prawdy Jego Ewangelii, żeby obdarzyć Kościół możliwością przekazywania tej władzy pasterskiej, jaką otrzymali apostołowie. Także kiedy Pan Jezus mówił, kto was słucha, do apostołów, a zatem także do ich następców, kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi, to nie jest sobie takie powiedzonko wystrzelone w przestrzeń, tylko Pan Jezus dobrze wiedział, co mówi, bo za tym stoi Jego obietnica, Jego obietnica Ducha Świętego, który czuwa nad tym, żebyśmy jako Kościół Jego nauki nie przekręcili, nie przeinaczyli, nie zapomnieli. No, krótko mówiąc, żeby ona nie uległa takim no, stosunkowo normalnym procesom, jakim podlega zwyczajna ludzka mądrość, bo to nie jest zwyczajna ludzka mądrość. Apostoł Paweł, to jest pierwszy list do Tymoteusza 3,15, napisał, że Kościół jest filarem i podporą prawdy. I to jest niezwykłe, że dzięki darowi Kościoła mam wewnętrzną pewność, że dochodzi do mnie autentyczna nauka Pana Jezusa. Proszę Państwa, mnie bardzo kiedyś poruszyła taka zwyczajna myśl, no nic odkrywczego w tym nie ma. Jedna kobieta mi się przyznała, że tak naprawdę to ona zrozumiała, że aborcja jest strasznym grzechem, no dzięki Kościołowi. Tak mówi, no żyje w takich czasach, że dla tak zwanych zwyczajnych ludzi aborcja no wydaje się no czymś no chyba niedobrym, ale no nie przejmujmy się no jakoś nieuniknionym. I dopiero dzięki Kościołowi mówi, zrozumiałam, że tu chodzi o coś zupełnie innego, o coś nieporównywanie głębszego. Ale dar bezpośredniego dostępu do Pana Jezusa, który prowadzi nas też bezpośrednio do Ojca, to są jeszcze dalsze wymiary. Ale ja w tym miejscu przerwę, bo przyszła mi myśl, potem zapomnę. Zobaczmy, jak na tym tle żałośnie wyglądają różne popisy nas, niedowiarków, kiedy sobie mówimy,
Znaczy ja nie mówię o was, prawda? Tylko kiedy sobie mówimy, ja sobie znajdę moją własną drogę do Pana Boga, ja żadnych pośredników nie potrzebuję. O Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami grzesznymi. Toż to przecież nie jest tak, że ksiądz ciebie prowadzi do Pana Jezusa. Ksiądz jest sługą, który umożliwia ci dostęp do tego daru, który wyraża się możliwością twojego bezpośredniego przyjścia do Pana Jezusa. Kto tak się wymądrza, to niechby sobie uprzytomnił, że poza Kościołem nie da się Komunii Świętej przyjąć. Że, a nie ma bardziej bezpośredniego dostępu do Chrystusa niż spotkać się z Nim aż tak bardzo. To jest o wiele bardziej bezpośrednie niż kiedy my się spotykamy, a ponieważ jesteśmy sobie bliscy, to wzajemnieśmy się uścisnęli, po prostu jesteśmy sobie bardzo bliscy. W Komunii Świętej spotykamy się niewyobrażalnie bardziej bezpośrednio właśnie, że słów ludzkich brakuje. To, co apostoł Paweł powiedział, że żyję ja, ale już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. Ja myślałem, że powiedziałem dygresję, a tymczasem wyskoczyłem o dwa kroki do przodu i powiedziałem nie w tym miejscu, w którym sobie zaplanowałem. No tak, ale to Kościół jest dopiero w trakcie budowy, także to jakby tak. Dzięki Kościołowi mamy bezpośredni dostęp do łaski Chrystusowej. Bo przecież to nie jest tak, że jak ja będę strasznie pobożny i strasznie pobożnie się skupię i tak dalej, to natychmiast Pan Bóg będzie mi łaski udzielał. Natomiast jeżeli ja przystępuję do sakramentu pokuty Panu Jezusowi, a nie księdzu, przecież wyznaję moje grzechy, to choćby ten ksiądz, co siedzi w konfesjonale, był takim gruboskórnym gburem i nie wiem, co by jeszcze przeciwko niemu wygadywać, to Pan Jezus odpuszcza mi moje grzechy. To znaczy, sakrament pokuty jest to dar bezpośredniego dostępu do przebaczającego Jezusa. I to mamy dzięki Kościołowi. Tak samo jak to dzięki Kościołowi mamy możliwość uczestniczenia w tej niepojętej miłości, jaka się stała w Wielki Piątek. Na Pana Jezusa natarły wszystkie siły piekielne, zorganizowały cyklon zła, jakiego już większego się nie da zorganizować, nawet jak na potęgę szatana, a Pan Jezus nawet tego szatana nie zaszczycił jednym słowem walki z nim, tylko po prostu był sobą. Nawet w tych potwornych okolicznościach, w tej potwornej krzywdzie, jaką mu zadano, Pan Jezus był przepełniony miłością do swojego Ojca i do nas, własnych morderców, nie wyłączając. Nawet wtedy, kiedy przeżywał te straszliwe ciemności z wnętrza, których wołał: Boże, czemuś mnie opuścił, nawet wtedy był cały rozkochany w Ojcu i cały oddany nam, prawda? Umarł przecież z modlitwą na ustach: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. I my dzięki Kościołowi mamy możliwość rzeczywistego uczestnictwa w tym misterium miłości. Co więcej, jesteśmy zaproszeni, żeby swoją miłość, ja przypominam taką najbardziej elementarną definicję ofiary. Ofiara jest to miłość realizowana również wówczas, kiedy to jest trudno. Również wówczas, kiedy to jest bardzo trudne. Prawda? Proszę Państwa, to tyle na temat daru Kościoła. Ponieważ żyjemy w czasach takiego olbrzymiego ataku na Kościół. Wielokrotnie, kiedy natrafiamy na różne
ataki przeciwko Kościołowi, to można odnieść wrażenie, że Kościół jest to najbardziej przestępcza instytucja, jaka na świecie w ogóle zaistniała. Prawda? Się dowiadujemy, że Kościół jest winien milionów, a może nawet miliardów zabitych i w ogóle, ojejku, sprawcą wszystkich możliwych wojen, nienawiści. W ogóle, ojejku, niczym innym się nie zajmował, tylko pozbawianiem ludzi wolności i tak dalej, prawda? Tutaj od tej strony trzeba nam spokoju, bo jak w wierze nie tylko wiemy, ale tego doświadczamy po prostu, jak wielkim darem jest Kościół, to też się nie dziwimy, że szatana to straszliwie złości i próbuje ten dar, na ile tylko potrafi, unieważnić, zohydzić i tak dalej. A z drugiej strony, znaczy to warto sobie czasem przypomnieć, że Pan Jezus też spotykał się z oskarżeniami wypadku Kościoła, czyli nas, oskarżenia w jakiejś mierze bywają prawdziwe. W odniesieniu do Pana Jezusa były absolutnie nieprawdziwe, ale też oskarżano Go o różne rzeczy, że zwodziciel, że żarłok i pijak i nie wiadomo kto jeszcze. Natomiast ja chciałbym Państwu podpowiedzieć, nawet nie wiem czy podpowiedzieć, po prostu pokazać parę wytrychów, którymi ja osobiście się posługuję, kiedy ludzie pytają mnie o zło w Kościele, a często są to ludzie, którzy jakoś tam ulegli już tej propagandzie, że historia Kościoła, ojejku, to obarczona tylu i nieporozumieniami, i zbrodniami, i niesprawiedliwościami, bo ojejku, ja... Zresztą to wszyscy wiemy, to jak, na czym polegają te zarzuty. I spróbuję Państwu pokazać parę wytrychów, którymi w zależności od sytuacji lubię się niekiedy posłużyć w trakcie rozmowy na temat Kościoła, na temat tego, co można by nazwać złem w Kościele. Kiedyś bardzo spodobało mi się takie chińskie przysłowie. Jedno upadające drzewo robi w lesie więcej huku niż to, że cały las rośnie. I to jest święta prawda, że to, że w Kościele dzieje się tyle dobra, to jakby nie zauważamy, bo to też taka natura Kościoła, tak ma być, dobro ma się dziać, a już zwłaszcza w Kościele. A wystarczy jakiś poszczególny upadek, żeby mass media trąpiły bez końca i nieraz nawet z przeinaczeniami i tak dalej. Tak czy inaczej, to przysłowie ma swoją prawdę. Drugi wytrych, którym czasem się w obronie atakowanego Kościoła posłużę, to było to tak. Ja od stanu wojennego prowadzę w Warszawie nauczycieli. To jest takie duszpasterstwo, które nigdzie nie jest ogłaszane, bo też czasowo by mi nie było stać na jakąś taką bardziej poważną działalność. Poza tym, ponieważ ono istnieje dokładnie od stanu wojennego, to i nie tylko duszpasterz się starzeje, ale także nauczyciele i myślę, że już przekroczyliśmy te granice, że być może już więcej jest nauczycieli emerytów niż nauczycieli czynnych. To jakby, zresztą dochodzę do wniosku, że staruszków to Pan Bóg kocha szczególnie, bo już będzie ich miał niedługo, prawda, na zawsze, prawda, i całkowicie. Także to jakby, mi to nie przeszkadza, że mamy taką swoją urodę, prawda, takich nauczycieli.
trochę uczących, a coraz bardziej już emerytów. Tak. I jedna z nauczycielek, ale z tych uczących, to kiedyś w trakcie jakiejś rozmowy na temat Kościoła powiedziała tak. W moim kościele nauczycielskim, to Państwo sobie nie wyobrażacie, ile się wygaduje przeciwko Kościołowi. No nie da się wytrzymać. I bardzo się tym przejmowałam, próbowałam jakoś tam polemizować, to jeszcze większe ataki powodowało. Ale w pewnym momencie się zorientowałam, kim są ci dwoje kolegów, którzy przewodzą tym dyskusjom. Ten kolega, no to ma czwartą żonę. A ta koleżanka, ja sama wiem, że ma za sobą dwie aborcje. Krótko mówiąc, no jest w nas taki mechanizm szukania samousprawiedliwienia za pomocą oskarżania innych. Ojejku, a już jak mogę oskarżać Kościół, to jest, nie, no to jest o wiele bardziej mnie to usprawiedliwia, niż gdybym tylko jakąś taką bardzo szacowną sąsiadkę oskarżał. Nie, no, no. I ten Kościół, nie, no tyle, no, no po prostu, no aż strach patrzeć, jacy ci księża okropni, jaki ten Kościół, ojej, nie, nie, nie. Tak, znaczy ja oczywiście nikogo z Państwa nie zapraszam do formułowania takich uwag w trakcie takich rozmów, ale warto sobie uświadomić, że bardzo często źródłem właśnie tego rodzaju negatywnego nastawienia do Kościoła jest taka nieszczęsna i niekoniecznie sprawiedliwa potrzeba samousprawiedliwiania się. Rzecz jasna bywa też tak, że jakieś rany, jakie człowiekowi zadano, bywają źródłem takich postaw. A przyznam szczerze, że najwięcej mnie przekonuje taki argument pewnego rabina. Taki byłem lekkomyślny, że kiedy czytałem, to sobie nie odnotowałem, także nie umiałbym wam podać ani nazwiska, ani, ale to będzie tak mądre, że na pewno nikt z Państwa nie będzie podejrzewał, że to ja wymyśliłem. To naprawdę jest, znaczy autentyczny rabin tak twierdził. A twierdził tak. Grzechy naszego żydowskiego narodu są niezliczone, liczniejsze niż piasek morski. Ale nie z ich powodu nasz naród jest tak nienawidzony. Nasz naród jest nienawidzony z powodu swoich zalet. I ja nie jestem Żydem, to nie będę oceniał tej wypowiedzi, ale sądzę, że ona się genialnie nadaje do opisu Kościoła. Grzechy nasze, to znaczy Kościół to oczywiście nie tylko księża i biskupi, to jesteśmy my wszyscy, grzechy nasze są liczniejsze niż piasek morski, niestety. Ale nie z ich powodu Kościół jest tak nienawidzony. Kościół jest tak nienawidzony z powodu swojej wierności Ewangelii. To, że wyraźnie naucza nie zabijaj, to znaczy nie zabijaj. Że to jest Słowo Boże, że co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Prawda? I to z tego powodu Kościół jest tak nienawidzony. I to, co bardzo ważne dla nas, bo to jest także sprawdzian naszej wiary, żeby różnymi atakami na Kościół zanadto się nie przejmować w tym sensie, że przecież Pan Jezus naprawdę jest Synem Bożym i Bogiem Wszechmocnym. I on naprawdę był Bogiem Wszechmocnym, także Wielki Piątek, także kiedy pozwolił się przybić do krzyża. I tu jakby tu naprawdę bądźmy spokojni, znaczy z Panem Jezusem to naprawdę będzie nam szczęśliwie i nawet jeżeli będziemy bici,
niż jeżeli będziemy szukali jakiegoś wytchnienia, czy może, prawda, no, aż strach mówić, czy chyba, że w cudzysłów to ujmiemy szczęścia, prawda, poza Panem Jezusem. Tak, to warto takie rzeczy. Benedykt XVI beatyfikował kardynała Newmana. No, taki to i kardynał, prawda? Przez całe życie był zwyczajnym księdzem, a pół godziny przed śmiercią papież go mianował kardynałem, prawda? I już do historii przeszedł jako kardynał Newman, prawda? Także on zresztą no, chyba najwybitniejszy teolog XIX wieku, jest konwertytą, był wybitnym teologiem kościoła anglikańskiego, kiedy się zorientował, że naprawdę wierności Ewangelii dochowuje Kościół katolicki i został katolikiem. Ale to mniejsza o to. Otóż kardynał Newman podał bardzo, moim zdaniem, trafną metaforę na temat Kościoła. Mianowicie opowiada tak, a on obie sytuacje znał z osobistego doświadczenia, że Kościół zupełnie inaczej widać od zewnątrz niż od wewnątrz. Że z Kościołem jest podobnie jak z witrażem, że od zewnątrz to jest taka bezsensowna plątanina szkła, ołowiu, kurzu. A trzeba wejść do środka, zwłaszcza w dzień słoneczny, żeby zobaczyć, jaki witraż jest piękny. Prawda? I krótko mówiąc, żeby docenić dar Kościoła, to trzeba wejść do Kościoła, wejść możliwie jak najgłębiej. Trzeba korzystać z tych niesamowitych darów, przede wszystkim no, z tej możliwości bezpośredniego dostępu do Pana Jezusa, do Jego Ewangelii, do Jego łask, do Niego samego, do Niego jako przebaczającego, jako nam się dającego i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, no, ja bym mówił i mówił, bo teraz aż by się prosiło, żeby powiedzieć dwie następne konferencje, to znaczy ja, człowiek ochrzczony jako świątynia Boża. A właśnie, bo to widzę Państwo, tak patrzę na twarzyczki, to raczej tacy młodzi, znaczy w porównaniu do mnie. Tak. To ciekaw jestem, czy jakoś doszedł do Was taki dowcip bardzo popularny pod koniec lat 60. Mianowicie, jak rozróżnić łabędzia od łabędzicy. Ksiądz mówi, że pamięta, tak. Ale ksiądz nie wygląda na starego. Tak. Otóż bardzo prosto. Trzeba mieć bułkę, rzucić i uważnie obserwować. Jak będzie jadł, znaczy łabędź. Jak będzie jadła, łabędzica. Tak. I proszę Państwa, ja to nie mówię, żeby Was zabawiać, tylko żeby coś strasznie ważnego powiedzieć na temat Kościoła. Bo my mówiliśmy o Kościele i w duchowej wyobraźni każdego z Was no, mogła się pojawić taka niezmierzona plazma złożona no, z aniołów i wszystkich pokoleń ludzkich. Bóg sobie buduje Kościół jako tą świątynię wiekuistą i tak dalej, i tak dalej. Bo ten dowcip o łabędziu łabędzicy, on bardzo pięknie pokazuje, że nasz język polski, chyba w ogóle języki słowiańskie, to jakby mają wrażliwość w tym kierunku, że bycie mężczyzną albo kobietą to jest coś, co ogarnia całe moje życie. Znaczy łącznie, w tych koniugacjach czasownikowych właśnie to się, dlatego właśnie odróżniamy w koniugacjach, prawda, że jak łabędź to będzie jadł, a jak łabędzica to będzie jadła.
I proszę Państwa, bardzo podobnie jest z Kościołem. Tak jak każda komórka naszego ciała nosi informację, czy ja jestem mężczyzną, czy kobietą, tak samo każda komórka Kościoła, znaczy każdy poszczególny ochrzczony, każdy poszczególny chrześcijanin jest świątynią. To nie jest, że Pan Bóg ma tych świątyń miliardy. Pan Bóg ma jedną, jedyną świątynię. Prawda? Ale zarazem ja, ochrzczony, jestem tą jedyną, niepowtarzalną świątynią. Prawda, miejscem szczególnej Bożej obecności i tak dalej, i tak dalej. I to, co apostoł Paweł napisał, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i że Duch Święty w was mieszka? Prawda? Krótko mówiąc, ta świątynność dotyczy tak nas wszystkich, także powiedzmy, tu jakby następny temat. To znaczy, my będziemy jutro mieli konferencję na ten temat, rodzina jako ten mały kościół, jako ta mała świątynia i tak dalej, i tak dalej.